To tak, przez bardzo długi czas. Co ty wziąłeś, kurwa? Przez przypadek coś wziąłeś. A ty ten do rzucia. Dobra, to w sumie możesz brać. Przez bardzo długi czas woziliśmy się jak menel. Ale teraz. Dacz zabronił używania broni, stawiania kłopotów w Rhodes. No właśnie ten. Ale teraz, jako że mam zostać prawowitym, zwykłym obywatelem, czas najwyższy na zmiany. Dacz zabronił mi używania broni. Dlatego czas się zmienić. Idziemy zrobić się na człowieka z klasą. Przede wszystkim człowiek z klasą musi zostać ścięty. Czy mamy tu w ogóle gościa odcinania włosów? Abstrahując, czy muszę aż pojechać, aż do fryzjera pojechać tam? Naprawdę muszę aż do Valentina pojechać do fryzjera? Dobra, a może tak jeszcze spytam, gdzie jest ten sklep ubraniowy z Cykstylko? Czy jest tutaj taki sklep? No tak praczy, co nie? Ale możliwe, że tego sklepu tu w ogóle nie ma. Poznałem jeszcze jakąś mieścinę? Tutaj nie było. Tutaj też chyba nie ma. Tutaj to w ogóle jest ten, to jest jakieś skrajne coś. Dobra, i Valentine nie było gości od ubrań typowo? Ubraniowego? Też nie było ubraniowego. Tak tego sprawdzam. Czy jest jakiś sklep, który się charakteryzuje tylko ubraniami? Jest tylko ten wielobranżowy. Dobra, to w wielobranżowym kupimy ciuchy w takim razie. Póki co. Dobra! Zmieniłem zdanie! Chcę wyglądać elegancko. Tak, tak. Wiem, nie, niespotykane. Ale zrobimy to. Ubierzemy się po prostu tak, żeby wyglądać ekskluzywnie. No tak, zaraz, zaraz. Obejrzyjmy na początku ten strój. No tak, ładnie wygląda, muszę powiedzieć. Ale mało ekskluzywnie. Ten wydaje się bardzo ekskluzywny. No, ładny, podoba mi się. Jest ekskluzywnie nawet. A weźmy kupmy wstępnie, może zaraz coś zmodyfikujemy jeszcze w naszym ubraniu. Tutaj nie mogę kupić. Na przykład, jaki mam kapelusz? Zobaczmy, jakie są kapelusz. Składany kapelusz. Może tak kapelusz troszkę byśmy zmodyfikowali, bo mamy chyba ten. Może taki, a obejrzyjmy. No nie. Taki? Też nie. Dobra, dobra, no wyjdźmy na chwilę. Kupiliśmy elegancki strój. Jestem od razu w nim ubrany. Kurwa, nie poznaję siebie. Ale chyba coś tu trzeba jeszcze zmienić, to tak. Nie mogę nosić tej banderozy taką na ukos. Jak mam wyglądać elegancko, to muszę wyglądać elegancko. Dobra, sprzedawca, muszę zdjąć tą banderę? Co to jest? No. Jak myślicie, elegancko wygrywam? Wyglądam? No, wygląda jak normalnie obywatel, co nie? Czegoś mi tu brakuje, kurde. Ten kapelusz mi się trochę nie podoba. No, kurde, panie, no ten kapelusz jest okropny. Muszę zmienić na jakiś ekskluzywny, ale zwykły. Patrzmy, ubrania. Podoba mi się dalej ten kapelusz. Akcesoria, kapelusze. Dawaj mi jakiś fajny, ekskluzywny kapelusz. Ale zwykłe, no gdzie takie? On coś takiego może. No, dużo lepiej. O, taką czerwień. Taki, czy może... Kapelusz Big... O, te są ładne, tylko w takim stylu. Ale te są takie właśnie obskurne strasznie, co nie? Znoszony kasztet. Zachodni kapelusz. Chyba, że coś takiego, w tą stronę. Z tą brodą wygląda mega nieprofesjonalnie, co nie? Dawaj zachodni kapelusz, zachodni. Zachodni kapelusz, czyli ten, mówisz. No dobra, może być. Bierzemy zachodni kapelusz. Dobra, pokaż jeszcze w ogóle na dział spodniami. Pokaż mi spodnie, ja muszę spodnie jeszcze zobaczyć, jakieś inne. Codzienne spodnie, sam jesteś codziennie spodnie. Muszą być prestiżowe, ale nie bez przesady, nie codzienne. Spodnie wełniane, obejrzyj. No. Bo jakie ja teraz mam spodnie? No jak nie, jestem pewien do końca. Wytworne spodnie. Te wy... O, te są prestiżowe. Pewnie w tych chodzę. Poczekaj, jak ja mam teraz spodnie? Da się jakoś zobaczyć? Ale wytworne spodnie. No ładne są te wytworne spodnie. Dobra, możemy je wziąć w sumie na upartego. No i buty pozmieniajmy, bo nie mogę na nie patrzeć. Jakieś ekskluzywne.
O, może takie buty. Zobaczmy. No, to musi wyglądać. Kurwa, jestem milionerem z ulicy, czy nie? Dobra, poczekaj, koszule, bo ja jakieś takie mam koszule. Kurde, zaraz ty sam skomponuję. O, może coś takiego, zobaczmy. O, patrzcie, to też będzie prestiżowo, to ładnie to wygląda, co nie? Taki róż, może takie coś. A co mi tam, stać mnie w końcu, co nie? Kamizelki, a teraz jak wyglądam? Dobra, weźmy, wyjdźmy stąd, zobaczmy. No i teraz zobaczcie na mnie. Kurwa, ekskluzywnie wyglądam teraz. Buty też zmieniłem? Buty zmieniłeś? Nie wyglądają na zmienione, ale strasznie przybliżasz się, więc nie widzę do końca. Ale buty chyba też są zmienione, co nie? No i teraz klasa. Teraz trzeba tylko jeszcze zabrać o swój ten. Dobra, lecimy do fryzjera. Trzeba zadbać jeszcze o takie rzeczy jak... Dobra, dzisiaj karocą pojedziemy, bo jesteśmy bogaci. Dzień dobry. Do Valentine! Raz, dwa! Do fryzjera muszę pojechać. Gdzie kupiłeś Red Redemption? No jak to gdzie kupiłem? Kupiłem Red Redemption na Social Club, dokładnie. Gałgana, gdzie można kupić Red Redemption? Wy to też czasami jak coś powiecie po prostu... Kurde, jedyne miejsce, gdzie można kupić Red Redemption, tak, że legit, tak, gdzie miałem indziej kupić? Piękna podróż, ile zapłaciłem? Nie wiem, jestem miliarderem, nie obchodzi mnie to. Ile zapłaciłem, tyle zapłaciłem. Koniec brudackiego życia. A, pamiętam jak tu kiedyś strzelano do mnie, teraz żyję tu jak niczym lord i jestem poważanym obywatelem miasta. O, poważany obywatel, dobra. Bydlaczek już zaparkowany. Chodź, bydlaczku. Pójdziemy do pana fryzjera. Czas wyglądać jak człowiek. Co tam się dzieje? Co się dzieje? Obywatel Bladeusz przybywa. Artur. Tutaj coś? Co tu się dzieje? Czy kogo tu biją? Kogo tu biją? Ciebie? Co tu się dzieje? A, nie widziałem cię. Kurde, nie zauważyłem wujka. Tylko kurde, on chyba nie zorientował się, że obóz został przeniesiony. No trudno, na pewno sobie poradzi. Ach, pamiętam to miasto. Tak, witaj szeryfie. Jako, że jestem prawilnym obywatelem, zaparkuję tutaj luksusowo konia. $90 zapłaciłem? Stać mnie, jestem... CO JEST DO CHOLERY JASNEJ?! To była samoobrona. Ja pierdzielę. Je już lepiej. Nie, no kurwa! Nie, no niewiarygodne. Jestem obywatelem tego miasta. I'm revolted. What the hell are you staring at? All this shit about the old days. What? You're nothing. So, fikasz mi? My ass. What's your problem, partner? Yeah, you with the squinty eyes and the big old head and the women's breeches. You. No co? Jakiś problem? O kurde, jeszcze mi tego brakuje.
No to kurwa, przegiąłeś pałę. Jestem teraz obywatelem tego miejsca! Łapiesz, kultura! To się nazywa. Nie używam broni, bo jestem kulturalnym obywatelem miasta. Ja pierdziele, jaki bydlak. Co jest do cholery? Ja tu przyszedłem się tylko ostrzyć. Ostrzyć się przyszedłem, kumasz? Staruszku? Już nawet nie można normalnie w świecie sobie włosów zrobić. Bo cię zaraz atakują każdy ten w mieście chce cię pobić. Jeden to nie wiem za co mnie zaatakował, chyba za złe parkowanie. Konia naucz się prowadzić. Mnie do ciebie mówię, staruszku. Kurde, jaki on jest twardy. Co ty jesteś, pijany czy co? Ja nie mam czasu, żeby się z tobą nawalać przez 3 godziny. Ja pierdzielę, jaki twardziel. Ja pierdzielę, no weź wychilluj w końcu. Ja pierniczę, no weź ogar. Tyś. Umrzyj w końcu. Ła, ale się zmęczyłem. Dobra. Gdzie jest mój melonik? Tutaj. Och. Co nie? Buła, łokieć i kołowrotek. Miałem być zwykłym obywatelem. Jak zwykle skończyło się na tragedii, ale widzę, że fryzjerowi przeszło przynajmniej. Tak, chcę, żebyś obciął mi włosy. Czas się zmienić troszeczkę. Włosy. Fryzury? Można oczywiście dać różne fryzury, ale nie dzisiaj. Ja dzisiaj chcę się ściąć. Kurde, jaki obywatel będę wyglądać. A długość miałem już prawie... prawie najwyższą. Dobra. I myk, nagle ścięty. Pokażmy fryzury. Pomada. O, trzeba wyglądać. Dobra, zarost. Stylizacja zarostu. A jakie mamy styl... Uuu. No w sumie... elegancko taki zalost. Stylizacja wąsów, a zobaczmy. Można wąs osobno i osobno, bo potem można. Ładnie, bokobrodów na jakieś stylizacja. Wąsów, można takie, wiecie, misteryjne. Stylizacja zarostu, ale ogólnie można. No cóż, chyba trzeba wyglądać. Doskonale, teraz wyglądam jak człowiek z wyższych sfer. No ej, zobaczcie, mój człowiek. Po prostu taki inny człowiek, nie do poznania. No, patrzcie na niego, jak on wygląda teraz. Dawaj mi teraz whisky, bo się zdenerwowałem. Raz, dwa. Co nie? Było go z krzesła nawalić. Dobra, cichosze. Patrzcie na to. Przecież to nie jest mój człowiek, ja go nie poznaję. Jak ja wyglądam teraz? Ach, jak to się mówi, prawość. Teraz jestem człowiekiem prawa. Dobra, wychodzimy stąd. Człowiek z zasadami. Sir El Arthur. Tak możecie do mnie mówić. Jakiś problem? No właśnie, mam taką nadzieję. Ora, bydlaczku, spadamy z tej, jak to się mówi, z tej rudery. No. W końcu cywilizowaną osobą jestem, a jest zarazem najbogatszą w całym stanie. Dobra, najbogatszą może nie. Dobra. Pojedziemy się pociągiem? Czemu nie? Bydlaczku. Dobra, Valentine, możemy... w sumie możemy do Strawberry pojechać, bo tu jest parę spraw do załatwienia. Czemu nie? Bym skorzystał z karety... a w sumie stać mnie. Jedź może kareta do Strawberry?
You've been the cause of enough sorrow around here. Co? Sorry, you must be talking about someone else. Jak będzie? Nie chcesz? Nie, to nie, łaski bez. Pojedziemy pociągiem. Myk! Mimo człowiekiem, że jestem człowiekiem honoru, lubię wejść z rąbnięciem. To człowiek biznesu. No właśnie, człowiek biznesu. Dobrze mówisz, Fox. Przepraszam, czy mogę kupić bilet na pociąg? Poproszę do... Właściwie nie wiem, jak się moja stacja nazywa. Proszę mi dać chwilkę. Jak człowiek, skorzystam z tej mapy. Zastanówmy się. Gdzie ja jestem? Valentine? A interesuje mnie... Rick Station. To chyba najbliżej. Rick Station, poproszę bilecik. Jak będzie, da radę załatwić? Na Rick Station? O, jakie tanie bilety. Ojeju, stacja Rix. Ojeju, jaki tani bilet. No dobra, od biedy pojadę. Wolałbym karetą za $90, ale niech stracę. Tym razem pojedziemy jak biedaccy ludzie pociągiem. Bladeusz L. Arthur, człowiek biznesu. No. No, nareszcie jesteśmy. Strawberry, kompletna rudera, gdzie jakiś czas temu też zrobiliśmy niezły rozpiździec. To prawda. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Zrobiliśmy to naprawdę... porządną dawkę burdlu. Było to, co prawda, dawno temu i dodatkowo wyglądałem wtedy całkowicie inaczej, więc prawdopodobnie nikt mnie nie pozna. Powinienem... A, zresztą. Dobra, bydlaczku, pędź! Dziś musimy ci kupić nowe siodło swoją drogą. Bydlaczku, wyglądasz za mało prestiżowo, powiem ci. No, bydlaczku, będziesz też musisz dopasować się do wyglądu milionera. Kupimy ci najdroższe siodło, jakie możemy znaleźć. Kupimy ci L-siodło. Dobra. Swoją drogą, Michael to ma jakiś biznes do mnie. Ale zanim pójdziemy do Michaela, załatwimy sprawę w Strawberry. Ponieważ tam jest jakiś gościu, który ma problemy z zapłaceniem hajsu dla pana Strausa. A ja takie mi wybaczą. Dzika świnia? Nie tykam. Jestem człowiekiem biznesu. Nie dotknę świni, bo się brzydzę. A, czy można, tu pisze mi, że w ogóle można radar obrabowywać. Nie, dobra, na razie, pojedźmy na razie tutaj, czyli ominmy pana Michaela. Kurwa. Panie Michael. No nie, no do Strawberry najpierw chodźmy. Panie koniu, bydlaczku, proszę przejść tu przez góry. Okej, okay, chyba jedyna droga prowadzi przez Michaela. Ah, dobra, zresztą. Już, już, nie denerwuj. Bydlaczku. Siup, prosta droga. Dobra, przejdziemy tędy. O, proszę, i udało mi się ominąć Michaela. Tak jak nie trzeba było z nim rozmawiać. Co to za dziki, co to jest? O cholera, dzikie wilki! Nie mam wyboru. Mimo człowiek z klasą, będę musiał walczyć. Może jestem człowiekiem z klasą, ale wtedy, kiedy muszę, będę walczyć. Teraz pytanie egzystencjalne, czy człowiek z klasą powinien zrobić to? To bardzo nieludzkie, co teraz robię. Fuu, oskuruj? Nie powinienem tego robić. A, ale stare nawyki zostają.
Dobra, tam jedno skórowanko, nikt nie widzi przecież. Jedno bez... Ej, nie widziałeś tego! Kurde, wracaj tu, tchórzu! Nie widziałeś tego skórowanka! Ja pierdzielę, ale wstyd, jak on powie swoim... O, nie może ci nie może o tym się dowiedzieć. Ej, ty! Ty, jak ci tam? Kurde, nie może wygadać, jeśli powie miastu! Będę skończony w tym mieście, zaczekaj tu! Dobra, nic nie widział. Nie może powiedzieć miastowym, bo będę skończony. Bydlak, chodź tu! Nikt nie może się dowiedzieć o tym, dobra? Nie mogą się dowiedzieć, to nie jest prestiżowe za... To nie jest prestiżowe ten, zasady, tak, ten... tak, w ten sposób, skurować wilki. To bardzo mało prestiżowe jest. Ach, dobra, dobra. Trochę się ubrudzę, ale z drugiej strony... Dobra, jolo. Nikt nie zauważy. Załatwimy to szybko. Dobra, ładuj. Tak, honor? Nie wiem co... Cholera, ale się ubrudziłem kurtkę. Ja pierniczę. Gdzie można wyczyścić kurtkę? Ale wstyd. Kurde, bydlak. Wiedziałem, że to nie jest dobry pomysł. Dobra, trudno już. Już pogrzebaliśmy trochę. Kurde, będę musiał ją wyczyścić. Galgany, gdzie można wyczyścić kurtkę? Bo całą urąbałem krwią. Nie mogę tak chodzić po mieście, bo mnie wyśmieją po prostu. Dobra. Nie, jeszcze jedna skórka. Dobra. Jaka skóra? O czym pan mówi? Co? Nie, to ja nie oskurowałem tu wilków. Nie wiem, o co panu chodzi. Co? Dobra, nie mogą się dowiedzieć, że nielegalnie oskorowuję wilki. Dobra, dwie skóry wilka. Dobra, myślę, że styknie. W wodzie, he? A, jak umyjesz się w hotelu. Dobra, to na chwilę będziemy musieli zajść do hotelu w takim razie. Nie mogę chodzić w takim stroju. Dobra, cicho, nikt się nie dowie o niczym. Dobra, jeszcze jedna skóra i wynosimy się stąd, bydlaczku. Tak, wiem, miałem być prestiżowy. Dobra, wykąpiemy się. Ale sami rozumiecie, no nie mogą mnie zobaczyć, że oskurowiłem wilki. To wzbudzi podejrzenia co do mojego prestiżu. No, a jednak w tej grze prestiż liczy się najważniejszy, przynajmniej jak tak jestem ubrany. Dobra, tyle starczy. Dobra, trzy starczą. Dobra, załatwmy to szybko. Ale musisz jeszcze rzucić oskurowywanie wilków, tak, panie Bladeuszu. Dobra. Easy. Dobra, tutaj jest podobno człowiek, którego szukam. O, chyba jest. Załatwimy to od razu, jak tutaj już jesteśmy, a potem pójdziemy do hotelu się umyć. Panie człowieku, którego szukam. Jest pan tu? Jest i śpi. Dobra. Wie... A, nie, no jak ja wyglądam. Ojajaj. No trudno, dobra. Nie, dobra. Spokojnie, może nie zauważy tej krwi na ciele. Proszę pana, proszę się obudzić. Funny, how far a man's debts will follow him. You got some money for me, boy? I seen your name in our ledger. You're with the German? Look, I got it for you. It's just, I don't got it yet. It's up in them hills. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lily white coat. The pelt to more and cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid, and all the hard work's already done. Fine. Move. We'll, need our horses. It's, quite a trip. Yeah. Ja cię kręcę, znowu jakieś oskurowanko. Hey. No dobra, i tak już jestem brudny. Prowadź!
Mam nadzieję, że będzie szybka akcja. Potrzebuję tych pieniędzy. No dawaj, prowadź. No pędź. No dobra, i tak w sumie nic lepszego nie mam do roboty. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German speaking fella then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious, that this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Winton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm merely stating, a man without a job, with limited prospects, at those rates, repayment was by no means guaranteed. I said I'd do my best, and I did. You're continuing to annoy me. No i to porządnie na nerwach zaczynasz grać. Gdzie jest ta skóra wilka, czy co tam chcesz mi dać? Up the stream. Mam nadzieję, że nic nie kombinujesz, panie niewiadomy. Bo jeśli kombinujesz coś... Or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Up here, we ain't too far now. What I know about cats, this one's rare as hen's teeth. I mean, you ever seen an alabaster wildcat? Big thing about cougars is they see you, not the other way around. That may be, but you'd see this one. I've been hunting with my pa. Shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors. Not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Brody w rzece się umyje, a ubranie można umyć w rzece? Nie jestem pewien. Poza tym, jak się umyć w rzece? Chyba się nie da. Skorzystamy z luksusowej kąpieli w hotelu. Tam w rzece będziemy myć się jak jacyś biedni ludzie. Chyba zapomnieliście, że jestem teraz bogatym, prestiżowym człowiekiem, biznesmenem. Kurwa, gdzieś ty mnie zaprowadził. Nie no, on jest chyba jakiś nienormalny. Gdzie on mnie zaprowadził? Dobra, weźmy jakieś altrerie, bo to coś tu się zaraz wydarzy, to ja nie jestem pewien do tego. Karabin powtarzalny, Lancera. Weźmy karabin powtarzalny raz. Do tego. No co najmniej strzelba tłokowa. Bo cholera, to co on teraz wymyśli, to ja nie jestem tego pewien, szczerze mówiąc. Gdzieś ty mnie zaprowadził, w jakieś góry mnie zaprowadził, w Bonshaun. Jakaś jaskinia. Nie no, nienormalny jestem, że wchodzę z nim do jaskini. Tak, wybierz lampę na wstąpie skoła wyboru broni. You hear that? There's a cougar in here. And I bet she's white as virgin cotton. Dobra, lepiej żebyś nie była to jakiś żarcik, dobra? Co teraz? No chyba cię pogięło. No to super, tak, nie ma to jak chodzić do jaskini szukając białej pumy. Nic lepszego nie mam do roboty, halo? Jest tam kto? Halo? Halo? Ja pierdzielę. Holmes? Winton Holmes?
Ja pierdzielę, gdzie my trafiliśmy? Holmes! Tak, rozdzielmy się. To był najinteligentniejszy pomysł, co nie? Halo? Jest tutaj kto? Ja pierdzielę. No to super. Załatwiła go puma. Co tam masz ciekawego? Widzę go. Wiem, że gdzieś tu jesteś. Biało... Cholera, widzę ją. Nie teraz jeszcze. O kurde. Mamy Gaugana. Biała puma. O skóruj, kurde, znowu się obrudzę, no trudno. A co z mięsem? Dobra, nie wiem. W sumie skin jest dosyć duża, warto byłoby ją jednak przeczesać. Dobra, wynosimy się stąd. Dobra, muszę przyznać, że... Że generalnie to była dosyć dzika przygoda. Dobra, załadujmy. Dobra, git. Ty, koniu. Wiesz co z tobą? Ty to chyba stąd spadaj generalnie. Pokaż informacje. No. Ty, nie mogę go odstraszyć. Dobra, bydlaczku, zaczekaj tu jeszcze chwilę. Idę po wielkie trupło pumy. Nie zostawimy je tak, takie mięso. To lepsze od wilka w sumie. O, zabieramy pumisie. A nie, nie można pumy zabrać. Dobra, nie można to nie można. O, widzę, że tu nie tylko jeden jego mościu był. Jakiś nieznajomy. Fajne to legowisko pumy takie całkiem. Co nie? Takie... Takie całkiem, całkiem. Nie no, puma sobie tu żyła. No. Dobra. Ej, w ogóle jak mało życia mam. Ja teraz dopiero zauważyłem, że ja tak jestem spragniony czegokolwiek. Dajcie mi jakieś jedzenie. Ja pierdzielę, jaki ja byłem głodny. Dobra, wynosimy się stąd. Mięso z pumy mamy. Prestiżowy, że tak powiem, prestiżowy to był ten. Prestiżowa misja. Dobra, i tak musimy wrócić do miasta. Dobrze się składa, bo tam planowałem też wrócić. Dobra, skóra pumy została złowiona. Wracamy do miasta odebrać nagrody za nią. Biała puma, dostanę majątek, coś czuję. No ale to była dobra akcja, ja pierniczę. Wydaje się, że niby takie proste zadanie. Na zasadzie odbierz coś. A takie... Nie wiem, takie proste zadanie. Odbierz coś tam. A tu po prostu takie rzeczy mogą się zdarzyć, co nie? Dobra, to tak, wracamy do człowiek honoru. Człowiek biznesmen. No. Najuczci człowiek, który ma mnóstwo pieniędzy. No, obrzydliwie bogaty. Prestiżowy. Z drogi śledzie! Ach, to przyzwyczajenia. Nie mogę się ich wyzbyć. Cały czas mam z tym problemy. Żeby się wyzbyć starych przyzwyczajeń. Nic nie widział.
Zbyt prestiżowy jestem, żeby ktoś to widział. Dobra. No dobra, to tak. Dobra, chodź tutaj, wilku. To tak, sprzedaj. Chciałbym sprzedać kilka rzeczy. Serce wilka. Dokładnie, mięso zwierzyny grubej. Tak, mogę sprzedać, ale nie wszystko. A przede wszystkim chciałbym sprzedać róg bizona, lotka, pióro sępa. I jeszcze chciałem sobie, o proszę, skóra wilka 3 razy i skóra białej pumy, $41. Wow. I martwy wilk też mi jest potrzebny. $1, warto było go tutaj ten, tackać. Dobra, jestem cały ubrudzony krwią, błagam, niech tu będzie jakiś hotel. Jest jakiś hotel. Dobra, pójdziemy się umyć, bo to tak nie wypada. O ciebie, koniu, też za chwilę zadbamy, ale najpierw... Spokojnie, spokojnie. Dobra, cicho tam. Dobra, zaparkujmy konia. Dobra, nie obchodzi mnie, jakie będzie zakończenie, takie będzie zakończenie Gałgany. Nie spoilerować mi tutaj. O, no nie wiem. Wynajmij pokój. Weź kąpiel. Raz, dwa, kąpiel chcę wziąć. Git. Idziemy się wykąpać. Mógłbym oczywiście wziąć jeszcze pokój, ale... Pójdę się wykąpać najpierw. Dobra, mam nadzieję, że tymczasem ubrania mi wyczyszczą. O, prestiżowa kąpiel prestiżowego człowieka. Dobra. Ach, no dobra, chodź tu, ale szybciutko. Raz, dwa, ponieważ nie mam dużo czasu. Jestem mega brudny, więc raz, dwa, dokładnie. Szorować proszę. Dobra, proszę szorować. Nie rozmawiaj. Dobra, już, szoruj, szoruj. No, prestiżowo muszę wyglądać. W końcu z tym człowiekiem prestiżu, co nie? Wyszoruj lewą nogę. Tak, dokładnie, szoru, szoru. No już, szoru, szoru, nóżkę. Nie ma tak łatwo, szorować trzeba. Nie po to płacę te grube pieniądze. Dobra, jeszcze druga nóżka będzie za chwilę. Raz, dwa. Druga nóżka, szorujemy. No właśnie, musi być czyściutko. Zrozumiano? Fajnie jakby Bloody integrował się z czatem. Ja się wiecznie integruję z czatem. No. Ja chciałem, żeby mnie pozdrowił. No trudno, widocznie się nie pozdrawia tło ludzi, którzy na czacie, piszą na czacie, żeby pozdrowił. Pozdaje się ludzi, którzy wysłają na przykład grube donaty. Ha. Good luck out there. No. Poza tym jak wykupisz Patronata, to też bardziej, to będę bardziej się zwracać uwagę. Tak, nie wysyłasz donate'ów, nie ma Patronata, no niestety, to takie jest życie, nie ma łatwo. No, patrzcie jak elegancko teraz wyglądam. Pięknie. No to śmig, wychodzimy. Zobacz, Jakub tutaj pisze i od razu zwracam na niego uwagę, co nie? No, nie ma łatwo, Piotrze, byś chciał wszystko za darmo, co nie? Dobra, proszę pana, wychodzę, jestem mega zadowolony. Człowiek prestiżu. Dobra, co mamy w ogóle w tym mieście ciekawego? W tym mieście chyba nic ciekawego nie ma. Co to jest? Czy to 5 palców? Ech, nudy. Teraz, kiedy jestem czyściutki, bydlaczku. No tak, ostatnia reakcja. Już nie będziemy nosić wilków, jasne? To nie jest, to jest zbyt mało prestiżowe jak na nas. Dobra, pora pojechać do Michaela i dowiecie, co ten Gałgan chce. A jest tu jakaś stajna koni w sumie? Jakby była stajnia koni, to bym konia też umył. Tu jest. Dobra, namówiliście mnie. Chodź, koniku, musisz się też umyć, bo jesteś brudny. Nie mogę jeździć z tak brudnym koniem.
Musimy go trochę z... Cicho! Prestiżowy władca świata jedzie! No, jeśli chcesz się odwrócić, wejść do stanie, będziesz zyskać. Dobra, dobra. Dobra, zarządzaj posiadanymi kotniami. Wydaczek, raz. To tak, wyposażenie. Przede wszystkim, no nie może tak być, że takim biedackim siodłem się wożę. Więc zmienimy to. Siodła kupione wcześniej. O, siodła naganiacza ranchera. Ulepszone oczywiście. A zobaczmy, jakie jeszcze są. Takie jeszcze są. Ale takie złote pasuje do mojego nowego stylu. Dobra, weźmiemy. Ale ulepszone oczywiście, że tak. O, takie, bordowe lekko. No kurwa, to musi wyglądać. Nie, no błagam cię, ulepszone luki muszą być. Musi być prestiż. Doskonale. Strzemiona, no błagam cię. Co ja noszę? Chyba żałosne gówno. Weźmiemy te ekskluzywne. Za raptem 36... Nie no, złote weźmiemy, bo ładniejsze są akurat. Czy takie? Mogą być takie. Różki. Jak to wygląda? Nie no, orzełów, ładne. Musi być prestiżowo. No oczywiście, że tego weźmiemy. Derki. Nie no, błagam cię, w czym ty się woziłeś? O, weźmiemy takiego diablo. Ładnie wygląda. I śpiwory. Śpiwór... wełniany. Wełniany weźmiemy, jest ładniejszy, ale w czerwień. Żeby pasował do mojego prestiżowego wyglądu. Wygląd konia. Koniu, tak, powiem ci tak. Zrobimy ci... Nie, no aż tak nie będziemy cię krzywdzić, koniu. Dobra, bydlaczku, zostaniesz chyba w tych włosach, w których jesteś. Chyba, że coś ciekawego tu znajdę, ale z tego co widzę, masz tu tylko... Dobra, aż tak cię torturować nie będziemy. Zostaniesz tym, czym jesteś. Masz ładny ogon. O, to jest akurat git. Dobra, dodatkowe. Zestaw przedmiotów dla konia. No i co tu dużo gadać. Dobra, bydlaczku. Pięknie się trzymasz. No, ej, czemu nadal jesteś brudny? Może ja muszę go prywatnie wyczyścić? Zobaczmy, zobaczmy, wyczesz. Może jak ja go wyczeszę, to będzie eleganckiej. Może muszę go wyczesać. Hello? Jak konia myjesz, jak przez wodę przejeżdżasz. Aha. No nic, dobra. Nie ma co narzekać. Koń jest teraz prestiżowy, tak samo jak jego pan. No dobra, to co? Do Michaela, zobaczymy co ten Gałgan ma nam do zaoferowania.